Nie było łatwo i to byliśmy tylko dwa punkty, ale wygraliśmy. I naprawdę to mi już grał bardzo dobrze, czyli no, jestem zadowolony. Ja myślę, że od początku meczu Gębitgorz grał bardzo dobrze, tylko w pierwszym i w drugim secie robiliśmy fajną serię zagrywek, gdzie punktowaliśmy kilka punktów i mieliśmy potem przewagi. Ale naprawdę to poziom był wysoko i czyli dzięki takiej serii prowadziliśmy 2-0, a potem to przyjmowali lepiej od nas i byli skuteczni na ataku. Nawet jeżeli blokowaliśmy wściętnie, to nie wystarczyło, czyli i fajna końcówka, no, piątego seta, gdzie ale nerwy byli, presja była, ale fajnie, że podwójna zmiana była udana, potem to broliśmy kilka ważnych piłek i wygraliśmy, czyli jestem szczęśliwy, tak. Byliśmy teraz miesiąc przerwy, czyli każda drużyna była w stanie począć i pracować. Myślę, że było potrzebne dla Bydgoszczy, żeby znowu pokazać, co są w stanie robić, bo mieliśmy kryzys przed przerwą i czyli tak, przygotowaliśmy dobrze ten mecz, nie byliśmy zmęczeni, bo no, spodziewałem się trudny mecz, czyli nawet jeżeli mieliśmy kilka problemów fizycznych, to byliśmy naprawdę gotowi do gry i gotowi do walki, bo tak, Bydgoszcz był wiadomo, że będzie grał lepiej. Ja jestem bardzo zadowolony. Co prawda wynik jest niekorzystny dla nas, ale myślę, że nie ma o co się wstydzić, bo tyle serca, co dziewczyny zostawili na boisku, to ja bym sobie życzył, żeby w każdym meczu było przynajmniej 3/4 zostawione. Także no szkoda, mieliśmy swoje szanse, żeby wygrać ten mecz, ale myślę, że przeważyło trochę doświadczenie i no niestety, my jeszcze cały czas je zbieramy, ale cieszę się z tego punktu, bo nie ukrywajmy, w obecnej chwili to jest niezwykle cenne. No to myślę, że zaważył w dużej mierze blok, bo różnica 10 bloków w całym meczu to jest z takim przeciwnikiem, to jest kolosalna różnica i tego się, że tak powiem, nie da w żaden sposób nadrobić, bo w każdym innym elemencie graliśmy na równi, więc myślę, że tutaj miał deweloper z dużą przewagę, chociaż nie ukrywam, mimo tego, że nie mamy zdobyczy punktowych, to bardzo dobrze graliśmy blok obrona i tych wybloków po naszej stronie było bardzo dużo. Zresztą mają po drugiej stronie dosyć wysokie i skoczne zawodniczki, więc momentami było nawet ciężko złapać, dlatego ja postawiłem na to, że grajmy na wybloku, a miejmy z tego korzyść na kontrze i myślę, że zyskaliśmy tym. Nie, byliśmy na ten wariant przygotowani, wiedzieliśmy, że oni mogą wyjść w takim ustawieniu, ale też byliśmy przygotowani, że może Zarośnicka zagrać od początku, także myślę, że bardziej była kwestia, tak jak powiedziałem, no, sportowa i jakby doświadczenia, natomiast to wiedzieliśmy jakby to, co oni będą grali przeciwko nam. Sprawdziło się to i myślę, że dosyć dobrze wywiązaliśmy się z tego. Mówię, no, szkoda tylko, że nie mamy jakby dwóch punktów, a tylko jeden, ale mimo wszystko w obecnej sytuacji, tak jak powiedziałem, ten punkt jest bardzo cenny. Szkoda troszeczkę, ale to w dużej mierze moim zdaniem ma doświadczenie wpływ, bo po drugiej stronie też nie był byle kto, bo przeciwnik z bardzo dużym doświadczeniem i niestety pokazał, że w tej końcówce to one miały, że tak powiem, argument po swojej stronie i im nie zadrżała ręka.